tak jak Kamil mówiłem, te ostatnie takty dla ciebie również, Enej. Witam serdecznie, Kamil Łaszczyk. Dobry, witam. Kamilu, co dobrego, pochwal się. No w końcu Mariusz Kołodziej wrócił z Meksyku i dopilnował, bo naprawdę do chyba ostatniego dnia nie było wiadomo, czy jutro będziesz miał okazję zaprezentować się ponownie w ringu, prawda? No tak, nie było wiadomo, ale powiem szczerze, że no czekałem właśnie na Mariusza. Nie wiedziałem, że tak szybko się zjawi z Meksyku, ale się zjawił. Jakoś wyszło, że zawodnik jest. Będę mógł zaboksować, więc nie jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. No i powiem ci, że tutaj takie zbliżenia. Pawła Wolaka walkę wszyscy odkrywają na nowo. Wszyscy sobie przypominają, kiedy mogli dobrze już mówić o Pawle Wolaku, dopiero teraz stwierdzili, że no za późno się trochę obudzili, odkrywają jego talent. Ja nie chcę radykalnie powiedzieć, że twój styl jest identyczny jak wściekłego byka, ale masz coś podobnego z nacierającego też takiego zwierzaka w swoim stylu. Nie odpuszczasz, chociaż lubisz obserwować też, co robi przeciwnik. Tutaj jest ta mała różnica z Pawłem, który kompletnie nie zastanawia się, idzie do przodu od samego początku do końca. Tutaj u ciebie ty jeszcze lubisz poznęcać się nad swoim przeciwnikiem. Zgadzasz się? Pooglądać go. Może nie poznęcać, tylko ja mój boks jest bardzo taki, że wyczekuję. Wolę wyczekać, boksować po błędach. No ale mam coś podobnego do stylu Wolaka, że też lubię pójść do przodu za podwójną gardę i się bić, wręcz nacierać na kogoś. I jest to bardzo atrakcyjne. Tutaj nie ukrywajmy, że kibic bardzo lubi tego typu widowiska. A co jeszcze w porównaniu z Pawłem Wolakiem? No przede wszystkim pamiętam, był to chyba też 2006, jak nie 2007 rok, Platz Deutsche Restaurant, niemiecka restauracja na Long Island. Pamiętam, że jedna z moich koleżanek, którą serdecznie teraz pozdrawiam, Marta Kostecka, napisała w nagłówku: wściekły Big Byk bije w knajpie. Taki był nagłówek. Teraz będzie Kamil bije w knajpie. Platz Deutsche Restaurant. Kamilu, kilka tygodni już za tobą. Jak oceniasz swój obóz jako kontraktor wysłany z Polski? Najmłodszy adept Global Boxing Promotion, Global Boxing Europa, Global Boxing Poland. Jak oceniasz swój pobyt za oceanem? No właśnie jako ten najświeższy w dziejach polskiego boksu, najmłodszy pięściarz, który przeszedł na profesjonalizm za oceanem. Powiem tak, że no czuć się na pewno się bardzo dobrze czuję, bo mi tutaj wszyscy pomagają w jakiś sposób, są na mnie jak najlepiej. W szczególności można powiedzieć moja opiekunka, Kasia, znajomi tutaj, których poznałem, Mariusz Kołodziej mi bardzo pomaga tutaj. No, w sumie najwięcej. Trenerzy za mną cały czas są, patrzą się na moje błędy, wyszukują je ich z boksu amatorskiego. Wiadomo, trzeba było się trochę przestawić. Troszkę jednak inny jest boks zawodowy amatorski. Ale jest bardzo dobrze, jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że będę to pokazywał w dalszych walkach. Następnych, które będę miał, że moja forma, moja siła, moje wszystko przychodzi bardzo szybko i że będą walki efektowne i będą bardzo ładne i będzie się podobać wszystkim. Właśnie, Kamil, ja tu też chcę trochę usprawiedliwić Mariusza Kołodzieja. Okazuje się, że teraz nie jest łatwo znaleźć tobie przeciwnika. W momencie, kiedy wychodzi na jaw twoja historia amatorska, przede wszystkim sześciokrotny mistrz Polski wagi koguciej, te wszystkie twoje osiągnięcia w Europie również nie są niedoceniane. Powiem ci tak naprawdę, z tego co wiem, lokalni przeciwnicy no tak jakoś niechętnie chcą konfrontacji z tobą. To ty tutaj musisz balansować, oscylować sztucznie, tak naprawdę sztucznie, napełniony jak balon wody, właśnie zbędne kilogramy, które zupełnie ci są niepotrzebne, aby dopasować się do przeciwników, mówimy o wadze,
A tak naprawdę no jeszcze masz czas na to, aby kogokolwiek sprowadzać do porównania, no konfrontacji. Tak naprawdę ty teraz musisz tylko i wyłącznie poczuć się dobrze w zawodowym ringu, psychicznie odnaleźć się w tej radykalnej różnicy. Jest to zupełnie inny boks, chociaż z tego co widzę, no ty już dobrze zaklimatyzowałeś się bez kasku w tym swoim zawodostwie, prawda? Ale potwierdzasz. Tak, potwierdzam to wszystko, co mówisz. No i także, no jednak jest to coś innego, jest coś nowego dla mnie, bo jestem bez kasku, mam na rękach nie dziesiątki, tylko ósemki. Jest coś innego i wiadomo, że no teraz nie będę miał jakichś rywali mistrzów świata albo coś takiego na samym początku. To zawodników, z którymi będę musiał się tam przetrzeć, żeby poznać ten boks zawodowy, poczuć się w tym, może powiem tak, że coś innego po prostu. Coś innego jest teraz w moim życiu, więc no staram się to jakoś tak już się z tym pogodzić, że jest to inna rękawica i bez kasku, ale pogodziłem się w sumie już w miarę w jakiś sposób z tym, jest mi w tym dobrze, lubię walczyć, tak lubię w sumie nieraz dostać też to po głowie, więc no myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze, ja wierzę w to, Kamil, bo przecież też już nie od tych miesięcy śledzę twoją karierę. Chcę powiedzieć, że w Europie, gdybyś walczył teraz zawodowo, mógłbyś stoczyć kilka pojedynków ze swoimi nieco starszymi kolegami, których pokonałeś w czasie amatorskim, a dzisiaj chlubią się nieskazitelnym rekordem, na przykład 3-0, 4-0. I to by było na tym poziomie, no może dla niektórych zaskoczeniem. Tutaj nie może być inaczej, no po prostu dobrze prowadzona kariera zawodowa musi też również być bardzo sprytnie, inteligentnie przeprowadzana i tutaj nie oczekujmy tego, że sprowadzimy z Meksyku dla ciebie jakiegoś wymagającego do tej piątej przynajmniej walki, no prospekta, nie będziemy wygłupiać się, prawda? I tutaj chyba sam to rozumiesz, na pewno nie narzekasz, prawda? Nie, jest właśnie dobrze, ja się bardzo cieszę, bardzo dobrze mi prowadzą moją karierę. Wiadomo, trzeba trochę zrobić tych walk, żeby zacząć boksować z najlepszymi zawodnikami, a takie są moje cele, żeby boksować no, z mistrzami wręcz i z mistrzami wygrywać. Więc no, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że mi zdrowie na to wszystko pozwoli i jak na razie jestem zadowolony ze swojego zdrowia, więc no, myślę, że będzie naprawdę bardzo dobrze. Kamil, czyli jednym słowem, wszystko w odpowiednim czasie, wszystko w swoim czasie, prawda? Ale tutaj głównie zaczepiamy wszystkich kibiców, którzy, no ja pamiętam, że no Long Island jest duża Polonia, Platt Deutsche Restaurant jest znanym miejscem. Jest to sympatyczne miejsce, ja dobrze je wspominam. Paweł, o ile dobrze pamiętam, jego przeciwnik nazywał się Jose chyba Felix. Nie jestem pewien, ale minęły lata. W każdym bądź razie jest to sympatyczne miejsce. Ja zapraszam w imieniu własnym i Kamila Łaszczyka, ale już wiemy o tym, że Mariusz Kołodziej szykuje wam teraz, powiedziałem, niespodziankę. Będzie to twój trzeci występ już 1 kwietnia, czyli za parę tygodni. Mowa oczywiście o Filadelfii, stan tak, Pensylwania. Tak. I tutaj no taka sympatyczna niespodzianka, bo będziesz nierzucony sam, nie będziesz sam walczył, występował tej nocy, ale również pojawi się w ringu Przemysław Majewski. To jest chyba sympatyczne bardzo. Bardzo sympatyczne, bardzo fajnie, że no zaboksuję wreszcie tak też jakimś Polakiem, który już no coś tutaj dużo w sumie osiągnął i zaczyna osiągać coraz więcej i mam nadzieję, że osiągnie najwyższe cele. I fajnie tak zaboksować, że razem, że będzie więcej na pewno kibiców, będą kibice, którzy będą chcieli oglądać mnie i będą chcieli oglądać inne walki i walki innego Polaka, więc no, mam nadzieję, że będzie dobrze. I tak właśnie mówi normalny pięściarz. Normalni pięściarze bez żadnych tam historii z zazdrością i tak dalej. No Przemek zawalczy przed swoją publicznością. The Machine
zdobywał złote rękawice. Ta króciutka kariera amatorska jednak jest znacząca tym akcentem właśnie złotych rękawic w Filadelfii, dokładnie, także to jego teren. I tutaj zdecydowanie, wiesz o tym, już poczułeś charakter Przemka, że jest wyjątkowy. Cieszę się, że będziecie mogli wspólnie pracować. Liczę również na to, że w przyszłości Przemek zaprosi cię do siebie, do Atlantic City, na obóz, gdzie właśnie, powiedz mi, bo ostatnie pytanie nasuwa się tutaj, może nieodpowiednia kolej, ale czy widzisz duże różnice, to znaczy nie mówię o jakichś radykalnych zmianach stylu, ale umknęło mi to. Po tylu tygodniach przebywania, ćwiczenia, sparingów z amerykańskimi pięściarzami, doskonały trener. Przypomnijmy, że trenujesz pod okiem Trifika, który jest aktualnie gra pierwsze skrzypce w narożniku Pawła Wolaka, prawda? Także to też jest bardzo ważne, bo zwróć uwagę, wielokrotnie Tryfik, naprawdę wszyscy chłopcy podopieczni na wszystkich galach wychodzą zwycięsko. Powiedz mi, jak oceniasz właśnie Tryfika jako trenera? Podoba ci się współpraca z nim? Tak, bardzo mi się podoba współpraca. Angażuje się bardzo w moje treningi. Ma tam swoich zawodników też niektórych, ja jestem jednym z nich. Powiem szczerze, że dużo mi pokazuje takich trochę innego stylu właśnie, stylu, żeby pójść, więcej uników właśnie, więcej przejść, ruszania się, bo ja byłem na Polsce bardziej bok taki, że się stoi, że tak, czeka. Kusza, jest, no wyczekuje dokładnie, a tu jest tak, zaczynałem no inny styl troszeczkę dla mnie, bo sparinga na zobaczyłem to, że tu wszyscy są bardzo ruchliwi, są wręcz gumowi. W Polsce tak akurat no, nie było, tak w Europie nie było takich styli, ale no jestem bardzo zadowolony i myślę, że możliwe, że na tej walce albo następnej pokaże się też w takim stylu właśnie bardziej, które nauczyłem się w miarę w Stanach. Troszeczkę na pewno będzie inny, mam nadzieję, że coraz lepiej i o, że powiem tak, że wszystko jest na nowej drodze. No właśnie, to jest najważniejsze. Kamil, serdecznie ci dziękuję. Nie zawracam ci głowy z tego względu, że musisz jeszcze wypić dokładnie 10 galonów wody, aby dowieść... Żartuję. Na tym to polega, słuchaj. Głowa do góry. Do zobaczenia jutro. Trzymamy kciuki, oklaskujemy zwycięstwo i odnotowujemy kolejne przed czasem, aby śpiął się w górę, aby świat zobaczył, co znaczy adept po raz pierwszy w historii polskiego boksu zawodowego w Ameryce, gdzie naprawdę występuje element myślenia, jest głowa, ale również są pięści, doskonała praca nóg, no i oczywiście zwycięstwo. Kolejny adept, na którego możemy liczyć, panie i panowie, również dzięki naszej rozgłośni. Pamiętajcie o tym, że tu odkrywamy talenty, promujemy talenty i jesteśmy z talentami. Między innymi jutro z Kamilem Łaszczykiem. Kamil, dziękuję serdecznie, do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam Radio Polskę.